Siemanko, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z Q&A. Jest to rodzaj odcinka, w którym sobie troszeczkę porozmawiamy i odpowiem wam na kilka pytań. Nagrałam już przed chwilą jeden odcinek, powiem wam, że troszeczkę się zmęczyłam, ale mam dzisiaj jakąś taką dobrą passę, więc nie poprzestałam na tym jednym odcinku i biorę się za nagrywanie dalej, bo wiadomo, takie dni nie zdarzają mi się często, a raczej zdarzają mi się całkiem rzadko i bardziej stawiam tutaj na vlogi, więc jeżeli mam okazję i, znaczy okazję mam zawsze, ale jeżeli mam ochotę nagrać mnóstwo odcinków, no to z tego korzystam i właśnie nagrywam. Jakiś czas temu na moim Instagramie prosiłam was, żebyście zadawali mi pytania, właśnie pytania do Q&A, chociaż tam na Instagramie też często robię wam takie, wiecie, mini Q&A, odpowiadam na kilka pytań, jednak uważam, że warto jest tutaj poruszyć niektóre tematy, odpowiedzieć tutaj na takie, wiecie, troszeczkę luźniejsze pytanka, no bo jednak sporo ich było. Także oczywiście, jeżeli taki filmik wam się spodobał, zostawiajcie łapki w górę, no i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Zapraszam was oczywiście na mojego Instagrama, bo tam jestem bardzo aktywna. No a myślę, że my już możemy przechodzić do pierwszego pytanka, chociaż powiem wam, że bardzo trudno było mi wybrać pytania, bo było ich naprawdę sporo. Nie spodziewałam się, że aż tyle osób weźmie udział w tym i będzie mi zadawało tyle pytań. No ale ja się bardzo cieszę, skoro mogę wam teraz odpowiedzieć, no to odpowiadam. No i zaczynamy od pierwszego pytania. Kiedy założyłam swój kanał na YouTube? Przypuszczam, że jest tutaj sporo nowych osób, dlatego możecie właśnie się nie orientować. Ale kanał założyłam 1 lipca 2020 roku. Jest to pamiętna data, super czas. Powiem wam, że też troszeczkę wzruszające. No bo jednak wiecie, zaczynam gdzieś tam tą swoją przygodę. Wiadomo, nie wybiję się jakoś od razu, chociaż też nie zależy mi głównie na tym, żeby się wybić i być gdzieś tam osobą popularną. Wiadomo, to z czasem pewnie przyjdzie, ale chciałam jednak tutaj utrzymać taką więź, bo wiem, że są osoby, które bardzo dobrze reagują na osoby działające w internecie. Chciałam nawiązać jakiś taki kontakt. Ja ogólnie nie jestem taką osobą, która pisze do wszystkich, hej, poznamy się i w ogóle jestem bardziej sceptyczna, nastawiona na jakieś nowe znajomości, ale skoro mogłam założyć kanał i dane mi było to założyć, kontynuować to teraz, no to ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że wy również i że jakoś bardzo was tutaj nie zanudzam i że moje treści są odpowiednie, w sensie odpowiednie są, ale czy wam bardziej odpowiadają. Także odpowiadając, założyłam kanał 1 lipca 2020 roku, niedługo będzie rok w ogóle, ten czas tak szybko leci. Czuję się, jakbym założyła ten kanał wczoraj, a niedługo minie. Kolejne pytanie, czy żałuję czegoś w życiu? Słuchajcie, znalazły się takie rzeczy, których naprawdę żałuję, ale te sytuacje właśnie nie ukształtowały mojego charakteru i mojej osoby. Ja jestem bardzo dumna z siebie na ten moment i szczerze, to jest mój taki najlepszy okres w życiu właśnie teraz i końcówka 2020 roku, chociaż w sumie końcówka, no właśnie od lipca 2020 roku do teraz to jest mój najlepszy okres w życiu i właśnie mam nadzieję, że ta dobra pasta się tak utrzyma. I też odpowiadając tutaj na kolejne pytanie, który rok był moim najgorszym rokiem? Zdecydowanie 2019. Może kiedyś się wypowiem na ten temat, ale no to był zdecydowanie najgorszy rok. Po prostu ciosy jeden za drugim, niefortunne sytuacje, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. Ja po prostu czułam się tak źle. Naprawdę, nie radziłam sobie momentami z moimi emocjami i wszystko mną tak, wiecie, targało. Naprawdę to był jeden z najgorszych właśnie roków mojego życia, także zdecydowanie 2019 tutaj, ale nie ma co się załamywać, bo pamiętajcie, że po takich złych sytuacjach, po złym czasie zawsze nadchodzi dobro i to jest w sumie prawda, bo ten najgorszy czas jest już za mną. Czy mam jakieś kompleksy? Słuchajcie, no znalazłoby się kilka rzeczy, chociaż wiecie, staram się raczej akceptować siebie, ale na przykład moim kompleksem jest mój nos. Opowiem wam tutaj taką śmieszną historię, w ogóle w sensie śmieszną, ona była na tamten moment tragiczna, ale z czasem, wiecie, śmieję się z tego. Jak byłam mała, to miałam takie łóżko, które się, wiecie, tak podnosiło ten materac do góry, wysuwało się taką szufladę i tam się podnosiło taką klapę, z której właśnie można było wyciągnąć kołdrę. I słuchajcie, ja kiedyś tak mocno szarpnęłam tym łóżkiem, że ta klapa, którą otworzyłam, spadła mi centralnie na nos. Teraz to wydaje się mega śmieszne, ale wtedy ja myślałam, że normalnie złamałam nos. Do tej pory mam taką szramę tutaj, taką bliznę i to nie jest jakoś mega widoczne, chociaż niektóre podkłady i korektory totalnie sobie nie dają z tym rady i jak na przykład próbuję robić jakiś makijaż, no to po jakimś czasie ta kreska tutaj na samym czubku nosa
mi wychodzi i ten podkład na tym osiada i wygląda to nieestetycznie. Chciałabym to jakoś kiedyś zmienić, no ale wiadomo, nie jest to jakiś kompleks nie do przeżycia, raczej normalna rzecz, no każdy ma jakieś tam kompleksy, jakieś blizny, pieprzyki swoją drogą na plecach na przykład. Ja też mam takiego dużego pieprzyka dosyć, ale nie ruszam tego, taka się urodziłam już, to jest tak naprawdę od urodzenia u mnie i w ogóle jakby to mi się ani nie rusza jakoś, nie zmienia kształtu, koloru, także rozmiaru nawet nie zmienia, także wydaje mi się, że to jest po prostu takie, wiecie, znamie. Jestem katoliczką, no słuchajcie, jestem katoliczką, chociaż nie uważam siebie za jakąś mega osobę religijną, która chodzi codziennie do kościoła i codziennie modli się po, nie wiem, 8 godzin, ale chodzę właśnie w niedzielę do kościoła, też przyznam się, że nie zawsze, ale raczej staram się być chociaż 2 razy w miesiącu, w niedzielę w tym kościele, modlę się, jakby wierzę w Boga, ale no nie jestem tutaj osobą odpowiednią po prostu do pouczania innych, religia to jest indywidualna kwestia, każdy ma własne sumienie i każdy inaczej czuje religię. Wydaje mi się, że jestem osobą religijną i jestem katoliczką, aczkolwiek czy taką zagorzałą, że właśnie jeżdżę na jakieś pielgrzymki i chodzę do kościoła codziennie, no tego nie robię, więc w sumie no tak, no jestem katoliczką, ale wiecie, jakoś czy taką wierną, no tego to już bym nie powiedziała. I kolejne pytanie, w ilu krajach byłam i czy w ogóle byłam gdzieś za granicą? Pozdrawiam, również Ciebie bardzo pozdrawiam serdecznie. W ilu krajach byłam? Chwilkę mi to zajmie. Byłam w 5 krajach. Byłam w Niemczech byłam. Na pewno byłam w Niemczech, w Austrii. Przy okazji zwiedziłam jeszcze Czechy, Słowację i Słowenię. Słowacja i Słowenia, 2 inne kraje. Także w tylu krajach byłam, ale powiem Wam, że a zresztą odniosę się tutaj do kolejnego pytania, bo było też, czy mam jakieś takie marzenia związane z podróżami. Słuchajcie, moim marzeniem niezmiennie od chyba 3 lat jest to, żeby zwiedzić całe Stany. Chociaż nie wiem, czy to się kiedyś zdarzy, ale bardzo chciałabym zwiedzić Stany. To jest, wiecie, takie American Dream, także od kilku lat niezmiennie. Oraz chciałabym bardzo w ogóle pojechać do Dubaju, ogólnie Emiraty Arabskie, to Egipt i inne takie, to są kraje, w których chciałabym być, chciałabym poznać tą kulturę. Wiem, że tam właśnie też są inne religie, inne zwyczaje, bardzo chciałabym to poznać, w Stanach też jest zupełnie inaczej, więc chciałabym właśnie zwiedzić te kraje, no nie wiem, mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Kolejne pytanie, czy mam rodzeństwo? Słuchajcie, nie mam rodzeństwa, jestem jedynaczką, jedynie mam rodzeństwo cioteczne i w sumie mam go całkiem sporo, bo mam go chyba 10 albo 11, więc nie, chyba 10. Wiecie, jakby moja mama ma 2 rodzeństwa, mój tata ma 3 rodzeństwa, więc gdzieś tam tego rodzeństwa ciotecznego mi się tak nazbierało, ale wiecie, mam dobry kontakt z moim rodzeństwem ciotecznym, także nie ubolewam jakoś szczególnie nad tym, że nie mam takiego, wiecie, rodzeństwa rodzonego, chociaż kiedyś to był taki cios, jak widziałam, że wiecie, ludzie, dzieci się bawią, a ja jednak nie mam takiego rodzeństwa rodzonego i jednak moim takim wsparciem i tutaj takim moim też rodzeństwem, przyjaciółmi są tak naprawdę moi rodzice, z którymi mam dobry kontakt, bardzo dobry nawet bym powiedziała, no ale nie mam rodzeństwa rodzonego, natomiast mam rodzeństwo cioteczne, z którym utrzymuję kontakty i mam bardzo dobre kontakty. Mam 2 w ogóle siostrzyczki cioteczne, które są takie malutkie, słodziutkie i w ogóle ja kocham dzieci, więc z nimi mam bardzo dobre kontakty, często się z nimi bawię i odwiedzam, także super. Czy teraz nad tym ubolewam? Nie za bardzo, mam nadzieję, że kiedyś tam w życiu jakoś to się na mnie specjalnie nie odbije i że z moim rodzeństwem ciotecznym będę miała takie same relacje jak teraz, bo są one naprawdę super. I kolejne pytanie, w jakim wieku zaczęłam się malować? Więc ja zaczęłam się malować, znaczy eksperymentować tam z makijażem, jak już miałam prawie 14 lat, zaczęłam nakładać jakiś błyszczyk, tusz do rzęs, coś tam z brwiami, chociaż to był dramat. Wyobraźcie sobie, ja lat prawie 14 i umalowane brwi. Nie, ja w ogóle się nie umiem malować, więc to wyglądało strasznie, nawet tego nie komentuję i chyba Wam nigdy nie pokażę zdjęcia z tego okresu, raz sobie pomalowałam brwi w ogóle. Dobra, nie wracajmy do tego, ale tak na dobre zaczęłam się malować, jak już miałam
14 lat, w sumie urodziny mam w kwietniu, bo to też było pytanie, więc urodziny mam 13 kwietnia, a zaczęłam się malować chyba jakoś w wakacje, dostałam też od moich przyjaciółek jakieś pierwsze kosmetyki, od moich rodziców, no i to zaczęło się jakoś tak kumulować, kupiłam sobie coraz więcej paletek, cieni, jakichś błyszczyków, podkładów, pudrów, no i jakoś stopniowo teraz się uczę też z YouTube'a. Swoją drogą chciałam tutaj polecić kanał Klatex. Ona ma właśnie taką serię, jeżeli byście chcieli zacząć właśnie swoją przygodę z makijażem. Ona ma taką serię lekcji makijażu i tam jest chyba 12 odcinków z tego co pamiętam. I wiecie, tak makijaż krok po kroku. W pierwszym odcinku jest jak nakładać, jak dobierać podkład. Później o korektorze, o pudrze, bronzerze i tak dalej, i tak dalej. Także możecie wpaść na kanał właśnie do Klatex i tam właśnie są te odcinki, jeżeli byście chcieli zacząć przygodę ze swoim makijażem. Kolejne pytanie. Czy spotkałam się już z hejtem? Słuchajcie, nie. Nie spotkałam się jakoś z hejtem. Wiadomo, czasami tam ktoś da mi łapkę w dół pod filmem, ale żeby ktoś jakoś mnie specjalnie na przykład wyzywał czy coś, no z tym się jeszcze nie spotkałam i mam nadzieję, że nie spotkam się z tym szybko. Bo jednak wiecie, ja jestem odporna na hejt. Przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż... no nigdy się nie spotkałam. Raczej jak ktoś mi na przykład tam powiedział, że jestem głupia czy coś, no... Okej, no każdy ma inne zdanie, ja znam swoją wartość jako człowieka, więc nie muszę być idealna dla kogoś, ważne, że jestem idealna dla siebie. Natomiast z takim hejtem się nie spotkałam, ale wydaje mi się, że jestem odporna, jednak tym się nie przejmuję, chociaż wiadomo, no hejt jest bolący. On był, jest i będzie, będzie się nadal rozprzestrzeniał, także ja tego nie zmienię i wy też tego nie zmienicie, więc tutaj nie ma się nawet jakoś za bardzo trudzić, po prostu się tym nie przejmujcie i żyjcie dalej swoim życiem i dajcie też żyć innym. I wszystkim wyjdzie to na dobre. W ogóle dzisiaj mam jakiś taki humor i tak wiecie, rymuję i tutaj dobieram takie słowa. No rzadko kiedy zdarza się, że mam taki humor, na przykład, Boże, no dzisiaj jest czwartek, jak to nagrywam, ale w poniedziałek miałam, o Boże, taki czas, leżałam, godzinę płakałam, później się godzinę śmiałam, później nie wiem, mam nadzieję, że to rozumiecie i że też tak czasem macie. No i ostatnie pytanie, dlaczego zmieniłam mój kolor włosów? Obstawiam, że chodzi tutaj właśnie o tę zmianę z blondu na brąz. Słuchajcie, brązowy kolor to jest mój naturalny właśnie odcień włosów. No i ja, będąc nieświadoma tego, jak będę wyglądać w wakacje 2020, stwierdziłam, że nie, nie, w wakacje 2019 stwierdziłam, że zmienię sobie kolor na blond. Ale wtedy jakby to nie było robione profesjonalnie, nie rozjaśniałam tego i wyszło mi po prostu, wyszedł mi taki kolor, no powiedziałabym rudy, zwykły pomarańczowy, tu gdzieś było brązowe, tu gdzieś blond, tu rudy, w ogóle masakra. No i później w 2020 wakacje, oczywiście między jednymi wakacjami a drugimi, zaczęły mi zmieniać się właśnie włosy w mój naturalny kolor, jednak one nie zmieniły się do końca. No i później właśnie w wakacje 2020 zmieniłam kolor na blond, chociaż nie była to dobra decyzja, bo zrobiło mi się po prostu takie żółtko, były mega odrosty. No i chyba w listopadzie albo pod koniec października 2020 zmieniłam właśnie na brąz. Okej, kochani, więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że taka krótka pogadanka Wam się spodobała. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście kciuka do góry, zostawcie również subskrypcję na moim kanale, będziecie wtedy na bieżąco z każdym filmem. Komentujcie, wpadajcie na mojego Instagrama, a ja już się z Wami żegnam, buziaki. I do kolejnego.